kontynuacja procesu terapeutycznego, co po terapii, jak dalej żyć w ogóle, czy jest życie po terapii, generalnie co dalej, co dalej. No wszystko dalej. Dalej dokładnie to samo, co działa. Dalej życie, dalej funkcjonowanie. Ale to funkcjonowanie, które jest oparte o ciągłe okiełznywanie popędów. Bo mną rządzą popędy, mną rządzą obsesje. Ja jestem obsesyjno-kompulsywny. Mam taką osobowość. Mam nadmierną wrażliwość. Jestem nadreaktywny. Różne rzeczy dotyczą mnie bardziej niż innych. Jestem w mechanizmach obronnych. Działają na mnie cyngle zwane wyzwalaczami. Czynniki wyzwalające powodują procesy nawrotu objawów i nawrotu destrukcji. Siedzi we mnie oddział małej dywersji, siedzi sabotażysta, który niszczy cokolwiek zbuduje. Ja sam, jedną ręką coś robię, drugą ręką to zaraz burzę. Bo trzeba to połączyć. Trzeba połączyć prawą rękę z lewą. Trzeba to zespolić. Trzeba ujednolicić. Trzeba stworzyć nową osobowość, nową tożsamość, opartą na bardzo twardym fundamencie, na stabilnym fundamencie. Tożsamość opartą o wartości, tożsamość opartą o odpowiedzialność i niestety o pokorę. Mówię niestety, bo pokora to siostra odpowiedzialności. A może odpowiedzialność jest siostrą pokory? Wszystko jedno. W każdym razie ani jedno, ani drugie to nie jest coś, co lubię najbardziej. Dlatego, że ego mam rozbuchane, pycha ma się dobrze, jako jedna z moich obsesji, moich kompulsji, moich popędów. I mówi mi, dobra, już się narobiłem, odpocznę sobie, znajdę sobie fajną kobietę, będę sobie fajnie żył, pójdę sobie do pracy, kupię sobie samochód, konika, na koniku będę robił patataj, a meeting jutro. A poza tym przecież nie będę chodził do końca życia na te meetingi z tymi alkoholikami, narkomanami albo jeszcze innymi tam depresantami. No nie, bo to nie chodzi o to, żeby do końca życia, tylko dzisiaj. Chodzi o to, żeby jeden dzień na raz, jedna rzecz na raz, 24 godziny. Dlaczego? Ano dlatego, że wszystkie moje destrukcje, cała moja skłonność do destrukcji była dużo, dużo wcześniej niż pojawiły się narkotyki, alkohol, depresja, okaleczenia, internety i gry komputerowe. Dużo wcześniej było zakrzywienie rzeczywistości poprzez kompulsywno-obsesyjne kłamstwo. I ta skłonność we mnie jest i będzie ze mną prawdopodobnie do końca, gdyż albowiem tak wnioskuję, bo już dziś mam 56 lat, a od 26 lat zdrowieję. I skłonność jest. Tak? Nie ma tak, że jestem święty i mi wyrosły skrzydła, tylko jest ciężka praca. Ciężka praca oparta o 12 kroków, oparta o system wartości, oparta o pracę sponsorską wcześniej, pracę meetingową, oparta o ciągłe badanie siebie. Siedzę tutaj obok mnie, jest baner z aplikacją Anioł Stróż. Siedzę obok dlatego, że to dla mnie bardzo ważne jest przedsięwzięcie. To jest przedsięwzięcie, które zanim jeszcze wszystkie inne aplikacje wspomagające zdrowienie albo cokolwiek się pojawiły w naszym kraju, to Łukasz już dawno kombinował z Aniołem Stróżem. Więc kiedy myślę o tym, co dalej, to właśnie to dalej. Dalej rozwój, dalej ciągła praca, dalej ciągłe meetingi. Dalej Anioł Stróż, dalej wsparcie, dalej rozwój. Ta aplikacja weszła, czyli wykorzystała nowoczesne media. Naprawdę przez 7 lat, czy tam ileś, to bardzo mocno przyspieszyło. Tak? Ale wtedy wielu ludzi miało taki właśnie kontakt z emocjami, z dezideratą, z odliczaniem swoich dni, świętowaniem rocznic, bo to jest bardzo ważne. Ja wiem, że wszyscy bardzo chętnie mówimy, najważniejsze są 24 godziny. Jasne, ja to rozumiem. Ale czy umiesz człowieku świętować? Czy umiesz pięknie się cieszyć
być dumnym, mieć szacunek wobec własnej pracy i tego, ej, słuchajcie, mija mi 3 miesiące zdrowienia. Czy umiesz to pięknie wyświętować? Czy umiemy się my też zachwycić tym, że ktoś oto świętuje swoją 3. rocznicę, 5., 12., kolejną rocznicę zdrowienia? Czy umiemy się też tym zachwycić? Czy ja umiem zdmuchnąć świeczki na torcie, na mitingu? Czy w ogóle jeszcze chodzę na jakieś mitingi? Czy jeszcze jestem w relacji z ludźmi, którzy rozumieją, o czym ja gadam w ogóle? Rozumieją nawet, o czym ja nie gadam. Rozumiemy się we wszystkich językach świata. Bywam na mitingach w Stanach Zjednoczonych i ja gadam po polsku, bo po ich niemu umiem naprawdę niewiele. Ale ja nie muszę być rozumiany, ja nie muszę też ich rozumieć. Ja to czuję. Wchodzę na meeting, na salę meetingową, witam się z nimi i ja to czuję. I kiedy wracam do domu, to inni wokół mnie też odczuwają to, że wracam odmieniony. I chodzi o to, żeby się odmieniać ciągle, bo inaczej to znowu uzbroją się mechanizmy. Rozpocznie się proces głodu, a potem proces nawrotu i zanim się zorientuję, znowu będę w tym czy w innym kryzysie mojego życia. Dlatego co po terapii? Terapia. Bądźcie zdrowi. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.